We Lwowie odbyła się inauguracja kolejnego polsko-ukraińskiego etapu prac konserwatorskich na obiektach wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego. Inaugurujemy sezon prac konserwatorskich. Spotkaliśmy się dzisiaj z wykonawcami prac, polskimi i ukraińskimi konserwatorami, którzy w najbliższych dniach rozpoczną prace konserwatorskie przy 10, w tym roku jest 10 nagrobków wybranych. Naszą wielką satysfakcję budzi fakt, że w tym roku pracami konserwatorskimi tu na Łyczakowie objęty zostanie m.in. nagrobek świętego Zygmunta Gorazdowskiego, postaci niebywale zasłużonej, opiekuna biednych, postaci niebywale zasłużonej dla miasta Lwowa. Oprócz cmentarza Łyczakowskiego wspólne prace konserwatorskie będą prowadzone także w Katedrze Łacińskiej, Katedrze Ormiańskiej, w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego, w kościele świętego Piotra i Pawła, dawnym jezuickim, oraz na cmentarzu Janowskim. Spotykaliśmy się na cmentarzu Janowskim, drugim z wielkich cmentarzy Lwowa, na którym również już drugi sezon prowadzone są prace konserwatorskie. Byliśmy w Katedrze Łacińskiej, gdzie pracami tegorocznego zakresu objęty zostanie witraż Matka Boża Królowa Aniołów nad wejściem głównym do katedry. Jeden z bardzo pięknych barokowych konfesjonałów w katedrze oraz ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej będą finansowane prace konserwatorskie przy figurach apostołów w ogrodzeniu obiegającym katedrę. Byliśmy zatem w kościele świętego Antoniego na Łyczakowie. W tym roku kontynuowane będą prace konserwatorskie przy cennym bardzo wystroju wnętrz tego kościoła. Ze strony polskiej pracę koordynuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś z ukraińskiej Zarząd Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej.